Cześć, witajcie na moim kanale Lego Retro. Tym razem postanowiłem pokazać Wam moją własną konstrukcję. Jest to taki pomysł na podstawie tych różnych struktur, tak zwanych antygrawitacyjnych, czyli tutaj, pewien element konstrukcji trzyma się jedynie na no, dosyć luźnych elementach, jak łańcuchy albo linki. Jak widzimy, można dotknąć i. Konstrukcja się tylko buja, jest dosyć stabilna. Proszę nie regulować odbiorników. Głównie zostały tu użyte klocki, jak widać szare. Ze względu na wielkość konstrukcji. Główne elementy to takie całe klocki. Jak widzimy fragment obdrapanego muru. No i tutaj można. No, miś przynajmniej się troszkę kojarzy ta konstrukcja z władcą pierścienia. Tutaj może czarodziej wypowiedzieć swoje słynne słowa. Tutaj zamiast demona mamy, widać rycerza. No, tutaj trudno powiedzieć, czyja może być ta wieża. No, tutaj pióropusz czerwony, flaga czerwona. Można domyślać się, że to jest wieża tego rycerza, ale o co poszedł cały konflikt? No to zostawiam Wam, do, żebyście się domyśleli. No, tutaj jest taki kawałek, o, widać, że się kończy ten most można interpretować, że dalej powinien być dalsza część zamku albo po prostu tutaj jest most do jakiegoś fragmentu terenu. Tutaj widzimy czarodzieja, rycerza. No Trudno powiedzieć też, kto wygra. Możecie napisać w komentarzach. Jeżeli praca Wam się podoba, dajcie łapkę w górę oraz zapraszam do subskrypcji kanału. No, niebawem mogą się pojawić u mnie więcej klimatów średniowiecznych, i to będzie bardziej związane już bezpośrednio z zestawami Lego z lat 80. czy 90. niż moimi pracami. Jeszcze jeden look, tutaj zobaczymy, jak się wszystko buja. O. Nie chce się zawalić, jak widzimy. Solidne łańcuchy. A może to są po prostu czary czarodzieja? To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, cześć.